Stefania Posadzowa, Stopka królowej Jadwigi. W Krakowie budują świątynie. Królowa Jadwiga wielkie dała skarby, aby piękny kościół wystawić bogu w stolicy. Sama często przychodzi spojrzeć na robotę dzielnych murarzy. Słonko jasno świeci, robota idzie żwawo. Jeden z robotników podśpiewuje, inny coś wesoło opowiada. Snać im dobrze na sercu. Ale nie wszyscy tak są radośni. Oto jeden z nich, choć pracuje pilnie, od rana słówka nie rzekł. Smutny, nie słucha wesołych rozmów, często wzdycha, a nawet łzę ukradkiem ociera. Nikt tego nie widzi. Wtem robotnik stojący wysoko na rusztowaniu zawołał: Królowa, pani Jadwiga idzie! Stuknęły raźno młotki, zadzwoniły kielnie, rozjaśniły się twarze murarzy. Królowa, pani nasza idzie! Dalej chłopcy, do roboty! wołali wesoło. Niebawem ukazała się Jadwiga królowa. Witała uśmiechem łaskawym pracowników. Oglądała roboty. Dojrzała smutnego człowieka. Nachylony ociosywał pilnie kamień. Nie zważał, co się wokoło dzieje. Podeszła doń królowa Jadwiga. Co wam dolega, przyjacielu? zapytała łagodnie. Czy was kto skrzywdził? Czy choroba dolega? Bo bladzi i wynędzniali jesteście. Murarz otarł szybko łzy płynące z oczu. Nikt mnie nie skrzywdził, miłościwa pani, i zdrów jestem. Żona moja ciężko zachorowała. Moja pomoc i opiekunka dziatek naszych leży w niemocy. Jeszcze mnie zarobił tyle, by jej lekarstwo kupić, by jej ulżyć. I łzy ciężkie spływały po strapionej twarzy Murarza. Królowa postawiła nogę na leżącym obok kamieniu. Odjęła piękną, złotą klamrę od swego sandała. — Weź mi to — rzekła. — Idź zaraz. Kup, co potrzeba chorej i dziadkom twoim. Nie smuć się. Bóg cię pocieszy. I poszła królowa Jadwiga na zamek, a robotnik pobiegł do domu uradowany wielce. Gdy wrócił do pracy, był wesoł jak inni. Chwycił swój młot, przystąpił do kamienia, by kończyć robotę. Patrzy: Oto na kamieniu stopa ludzka odciśnięta jak w glinie stopa nieduża woła innych patrzą i dziwią się, skąd ten znak kto go zrobił w twardej skale to stopa królowej Jadwigi. Zawołali. Ona na tym kamieniu nogę wsparła, odpinając klamrę, by pocieszyć ubogiego, by pomóc chorej. I wzięli kamień, wmurowali w ścianę świątyni i mówili między sobą. Tak, tak, kamienie miękną, gdy ich dotknie nasza królowa.